Najbliższą niedzielę będzie piękna właśnie Ewangelia dotycząca celu tak naprawdę naszego życia, czyli takiego zjednoczenia z Bogiem, ale żeby to nastąpiło, potrzebna jest metamorfoza, czyli przemienienie. Greckie słowo metamorfoza, metamorfozo, że tam Pan Jezus właśnie to dokonał, to jest bardzo ciekawe słowo. Gdybyśmy wzięli takie najstarsze teksty z Nowego Testamentu, święty Paweł napisał najstarsze teksty i jeszcze jak cytuje jakieś teksty, które są jakimiś tekstami, które już były wypowiadane na mszy świętej, podczas modlitw. Jest taki piękny list świętego Pawła do Filipian, 2 rozdział. I tam on cytuje. To nie jest wymyślone tylko przez świętego Pawła, ale są takie hymny chrystologiczne, które już były wcześniej odmawiane, śpiewane jako takie hymny. Wiemy, że kiedy święty Paweł z Sylasem byli zamknięci w więzieniu, to oni śpiewali hymny pełne ducha. Oni znali je na pamięć. Zresztą w tamtych czasach ludzie mieli świetną pamięć w porównaniu z naszą pamięcią. Ja bym chciał mieć odrobinę takiej pamięci, co oni mieli. No i ten hymn zaczyna się od takich słów, że on istniejąc, i tam jest takie słowo właśnie, bo to jest metamorfoza i ta postać, on istniejąc w postaci Bożej, to chodzi o właśnie taka metamorfoza, czyli takiej formie boskiej istniejąc. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy, i znowu jest to słowo, ten postać, ta tam forma, tam jest tcheu, a tutaj, tak żeby się trochę rymowało, jest dulu, czyli z Boga staje się niewolnikiem. Jest taka przemiana. Kiedy Pan Bóg staje się człowiekiem, taka pierwsza przemiana nastąpiła w momencie wcielenia. Kiedy Bóg, jak śpiewamy w tych pięknych polskich kolędach, czy nie lepiej było być tam, mój maluśki, maluśki tam w niebie, tam te słodkie małmazyje, a tu się tylko gorzkich łez napije. To jest właśnie ta pierwsza przemiana. Bóg musiał się przemienić w naszą ludzką egzystencję, przyjąć nasze człowieczeństwo po to, żeby człowiek miał moc przemiany w boską egzystencję. Taka jest droga naszej przemiany. To nie jest tak, jak niektórzy próbują sobie uzmysłowić. Ja tak rozmawiałem kiedyś tam, nawet na YouTubie jest taka moja tam rozmowa z pewną osobą, która twierdzi, że gdyby nie było grzechu pierworodnego, to by ludzie wiecznie sobie żyli w raju. Otóż nie. Otóż nie, dlatego że my jesteśmy powołani do tego, żeby nie tylko żyć w raju, ale być w zjednoczeniu z Bogiem. Żyć wewnętrznym życiem Trójcy Świętej. Owszem, jeszcze w raju byli bardzo blisko Boga, ale nie byli zjednoczeni tak, żeby już nie leżało w ich naturze żaden grzech, żeby byli wolni od grzechu całkowicie. Że tam jeszcze to człowieczeństwo jeszcze było niedokończone. Nawet możemy to zauważyć, że na początku, kiedy czytamy, że Bóg stworzył na swój obraz, to wcześniej czytamy, że Pan Bóg chciał, żeby to był podobny obraz do Boga. Ale nie używa później słowa podobieństwo. Jest tylko obraz, może szkic. Nie wiem, czy ktoś widział, jak się maluje obrazy. Najpierw jest szkic. Najpierw jest podkład, potem szkic, a potem powoli się wypełnia kolorami. Tutaj też mamy obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Dzisiaj rocznica objawień. Siostrze Faustynie po raz pierwszy Pan Jezus się objawił. I ten obraz każdy z nas maluje. Ta przemiana, ta metamorfoza w nas ma polegać na tym, że to, co jest niepodobne do Chrystusa w nas, ma być zniwelowane, jakby zamazane. Ten grzech powinien być zmazany. I ma być obraz Chrystusowy w nas. Czyli tak, tutaj chodzi o pewną myśl, bo w tym słowie metamorfoza też jest zawarta myśl. Mamy zamienić nasze myśli na myśli Chrystusa. Bo zmiana, tak zwana metanoia z kolei, czyli nawrócenie, to jest zmiana mentalności, myśli.
I metamorfoza i metanoia jest bardzo podobnymi brzmiąco słowami. Na czym polega przemiana? Na nawróceniu. O to nam chodzi, żeby czas Wielkiego Postu był czas przemiany. I Bóg Ojciec bardzo wyraźnie mówi, to co przemienia to miłość. Ale żeby przyjąć miłość, to trzeba słuchać. Czy jest taka sytuacja, nie wiem, w rodzinie czy w małżeństwie, że jeżeli wzajemnie dwie strony się nie słuchają, to się kochają? Niemożliwe jest to. Więc teraz tak, żeby doświadczyć w swoim życiu tej przemiany, nie chodzi o to, żeby przemieniać cały świat, bo jest taka opowieść o takim człowieku, który tak się zaangażował, żeby przemieniać świat, że strasznie się zmęczył i zauważył, że ludzie są jeszcze bardziej źli na niego, że wszystkich chciał poprawiać. No to jak świata nie udało się zmienić, to może zmienię moją rodzinę. No to też się zaangażował. No i a żona to robi źle to, a mąż, tam dziecko to. I tam cały czas groził palcem i strofował. No i poprawiał. No i okazało się, że jest jeszcze gorzej. Tylko jest konflikt, kłótnie, nie da się żyć. W końcu tak sobie usiadł i pomyślał, a może ja bym siebie zmienił? I zaczął się tak zastanawiać, co w jego życiu jest do zmiany. No właśnie przede wszystkim miłość. Za mało miłości. Same dobre chęci nie wystarczą. Potrzeba jeszcze mocy, miłości. Święty Jan Paweł II napisał w wierszu, że miłość mi wszystko wytłumaczyła. Uwielbiam tę miłość. Ta miłość to jest Duch Święty. To Duch Święty wszystkiego nas nauczy. I teraz zauważmy, że Pan Jezus zaprasza swoich trzech wybranych uczniów z tych 12, Piotra, Jakuba i Jana, to oni byli najbliżsi, i zaprowadzę, tak jak tu Marysia mówiła, osobno. Osobno, w ciszę, ponad to wszystko, jakby wznieść się na wysoką górę po to, żeby zobaczyć, że te wszystkie problemy, ta cała okupacja, ta wojna, te wszystkie niesprawiedliwości, grzechy z perspektywy nieba są małe. To, co wielkie, to Bóg, a to wszystko jest małe. Natomiast jeżeli odwrócimy spojrzenie, to wszystko, jak siedzimy w tym, to wszystko nas przytłacza, jest takie wielkie. A góra jest znakiem jakby wyniesienia się, znaczy tak wzniesienia się nad tym wszystkim, spojrzenia od strony nieba. Na górze bardzo często Pan Jezus się modlił. Zauważmy, że czasem Pana Jezusa w nocy apostołowie zauważali, że zanim się zrobiło widno, to już go nie było, poszedł się modlić. I gdzie go mogli znaleźć? Na górze. Tam na górze siedział. I często też na Górze Oliwnej, przed samą śmiercią męczeńską na krzyżu, też się modlił. Też prosił właśnie, żeby byli przy nim. Oni wtedy spali. Prawdopodobnie mogło też tak być, że oni mieli taki zwyczaj, że jak się zmęczyli, to spali. Jak weszli na tę wysoką górę, to byli bardzo zmęczeni. I pewnie sobie zdrzemnęli się i nagle jeden drugiego budzi i mówi, ty zobacz, więcej tu nas weszło niż trzech. Jeszcze dwóch jakiś jest. Ty, co to jest? No ludzie, co to jest? Podsłuchują, no. Jak się zwraca Pan Jezus do nich? Mówi, ty Mojżeszu tam, Eliaszu, chodź się tutaj. I wiesz się, no i tam, a to Mojżesz i Eliasz. Ludzie, ale przecież oni... Mojżesz żył 1300 lat przed nami. Co on taki tutaj, co on tu robi? A Eliasz też jakieś 700 lat wcześniej zmarł. Znaczy nie zmarł, został wzięty do nieba na Rydwanie. I to, co jest ciekawe, że no, oni już ich zidentyfikowali, się bardzo zdziwili i przestraszyli. O, był dopiero lęk. Co tu się dzieje? Patrzą, że Jezus jest w ogóle inny. Jakby wszedł w rzeczywistość boską. Bo to przecież Eliasz poszedł do nieba. Mojżesz jest w niebie. I oni są teraz w niebie. Albo niebo się otwarło i niebo zstąpiło na tę górę. Uchyliło się. I to jest doświadczenie, jak to nieraz mówi się w psychologii religii, że to jest doświadczenie fascynacji, ale też i lęku. Tremendum. Fascynacji tremendum. Tak? I to jest ten zachwyt, ale z drugiej strony no nie wiadomo, co mówić, co robić, no lęk no, przed takim majestatem Bożym. I zobaczmy, że to pierwsze przemienienie Pana Jezusa, kiedy stał się uniżony, to bóstwo ukryło się w człowieczeństwie. A tutaj to drugie przemienienie, to bóstwo się otworzyło, objawiło, odkryło się po prostu. Ono było ukryte i na chwilę, na pewien moment
apostołom było dane widzieć bóstwo Boga. Tutaj już było powiedziane, że jeżeli ktoś miał takie doświadczenie wewnętrzne, spotkania z tym otworzeniem się na to obecność Boga, to rzeczywiście jest to takie, taki ślad zostaje, taki rodzaj takiego światła, które gdzieś tam nosimy w sobie, jako wspomnienie do czegoś, co można się później odnieść. Oczywiście to nie spowoduje, że człowiek nie pobłądzi, nie zgrzeszy, bo wiemy, że święty Piotr nawet się wyprze Pana Jezusa, kiedy przyjdzie ciemność, kiedy Pan Jezus zostanie przemieniony na jakiegoś złoczyńcę i na krzyżu zostanie przemieniony z powrotem w człowieka, ale takiego, na którego, jak już święty Izajasz pisał w swoim proroctwie, że nie ma nawet wyglądu, żeby na niego popatrzeć, że przed nim się zakrywa twarze, to już takie było przemienienie. Zniszczony przez te straszne męki. Ale zobaczmy, tutaj w tym takim spotkaniu Eliasza i Mojżesza, Mojżesz reprezentuje 5 pierwszych ksiąg Pisma Świętego, tak zwaną Torę, prawo mojżeszowe. Nieraz się mówi, są to księgi mojżeszowe. A z kolei Eliasz reprezentuje proroków, którzy zapowiadali przyjście Chrystusa. To, co jest takie jakby łączące tych dwóch, oprócz tego, że reprezentują całe Pismo Święte, Stary Testament, to jeszcze to, że oni mieli jakieś ogromne doświadczenie na górze właśnie Boga. Zauważmy, wchodzi Mojżesz na Choreb, na wysoką górę, ale na Chorebie z kolei. I widzi coś, płonie, krzak gorejący. I tam spotyka Boga, który do niego przemawia, posyła go. Bóg go posyła, żeby uwolnił naród. A potem, jak już po tym uwolnieniu wchodzi z powrotem na tą górę, znowu 40 dni, 40 nocy, nie je, nie pije i rozmawia z Bogiem. Dostaje 10 przykazań, ale oni nie są zdolni przyjąć. To jest ten dzień pięćdziesiątnicy, że nie przyjęli tych przykazań, musieli się nawrócić. Ale później, kiedy Pan Bóg wstępował do namiotu spotkania w tej chmurze, tutaj też mamy ten znak chmury, tej Bożej obecności, to kiedy wchodził do namiotu spotkania Mojżesz, to tak był nasączony Bożym blaskiem, tym takim światłem, że go, tak można powiedzieć, tak jak tutaj jest powiedziane, że żaden folusznik potrafi wybielić, to jego twarz promieniowała, także zasłaniał sobie twarz jakąś zasłoną, żeby ludzie się zaczęli bać go. To był przemieniony. Człowiek, który jest w obecności Boga, doświadcza przemiany tak jak człowiek, który chce się opalić, to wychodzi na słońce. Nie musi nic za bardzo robić, żeby słońce go opaliło. Wystarczy, żeby przestał się ruszać. Tak samo przed Bogiem. Jeżeli my przestajemy Bogu dyktować, co ma robić i chodzić koło Niego i tam zabiegać o coś, tylko pozwolimy, żeby On przemawiał i On działał, to On nas przemieni. Natomiast problem jest taki, że my się często chowamy, coś tam udajemy i nie jesteśmy autentyczni, to znaczy nie odsłaniamy się przed Bogiem. Dlaczego nie następuje przemiana? Bo jesteśmy zasłonięci. Bo się ukrywamy pod maskami jakichś tam pozorów, pobożności, praktyk. A tu potrzeba właśnie takiej szczerości. Też myślę, że Pan Bóg działa w konkrecie. Nie w jakichś ogólnikach, tylko w konkretnych czynach, w konkretnym życiu. Ten Mojżesz to konkretny człowiek. Konkretnie działał, miał swoje owce, miał swoich ludzi. Jak miał laskę, to laską rzucał i tam to uderzał w wodę. Coś konkretnego się działo. Też była taka sytuacja, że były wody jakieś gorzkie, których nie można było pić, a chciało się strasznie pić. I on tam rzucił drzewo. To jest taki znak też takiej przemiany pod wpływem znaku. Znaczy to jest znak, później drzewo to będzie, na którym zawiśnie Chrystus. I coś wcześniej bez Chrystusa to jest gorzkie. Tego się nie da pić. Gorzkie łzy, cierpienia. Wydaje się, że wszystko jest bez sensu, beznadziejne. To dajmy tam Chrystusowy krzyż. Chrystus w tym wszystkim będzie, to tak jak święty Maksymian Kolbe w Auschwitz powiedział, jest tu teraz dobrze, bo jest tu ze mną Chrystus. Nie dlatego, że jest dobrze, tylko dlatego, że jest Chrystus, jest dobrze.
I my, patrząc na nasze życie, patrząc z perspektywy obecności Chrystusa, zawsze możemy powiedzieć, że jest dobrze. I też myślę, że ostatnio mnie tak poruszyły dzisiaj słowa w radiu, usłyszałem. Pan Pulikowski powiedział, że jego córka zapytała się go i potem dostał dreszczy, jak to usłyszał. Mówi, tato, a co by się okazało, gdybyś na przykład następnego dnia się obudził rano i dostał tylko to, co dzień wcześniej za to podziękowałeś Panu Bogu, a resztę byłoby ci zabrane. O. Nie? Co byś dostał z tego, za co podziękowałeś dzień wcześniej? O, tak ważne pytanie, prawda? I mówię, co? Jej, aż dreszcze nie przeszły. I tak samo tutaj, myślę, że jesteśmy bardzo obdarowani. I patrząc na te wydarzenia, na przykład tutaj było powiedziane, że Polska, ja myślę, że to jest właśnie krzyż, którym jest ogromna Boża łaska tam jest udzielana w tej chwili. Łaska, która zwycięża tę całą taką, jakby to powiedzieć, taką otoczkę udawania, takiej właśnie, takiego grania czegoś, co nie jest prawdziwe. Nagle zasłona spadła, król jest nagi. No nie jest to przyjemne, no jest nagi. Jest jak jest. Prawda wyszła na jaw i jest nam nieprzyjemnie. Ale teraz ten, kto wytrwa do końca i będzie bronił prawdy, ten będzie po stronie Chrystusa. Pan Jezus powiedział, że przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Tylko właśnie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tylko prawda jest warta ofiarowania swojego życia. Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, że za pszeniczne ziarna prawdy trzeba płacić. Tylko za plewy się nie płaci. Że kłamstwo wymaga zorganizowanego systemu zakłamywania, że to jest detaliczne, bardzo dużo kosztuje. Natomiast prawda prędzej czy później, pomimo wszystko, zawsze wyjdzie na jaw, bo jest prawdą. Ma taką właściwość, że jak to się mówi w tym polskim przysłowiu, że jest jak oliwa, na wierzch wypływa. I kiedyś, nawet gdybyśmy tutaj na tym świecie nie doświadczyli tej prawdy, bo cały czas gdzieś będzie jakiś rodzaj zakłamania, to na sądzie ostatecznym nastąpi to ostateczne nazwanie rzeczywistości, jaka jest. I o prawda o nas, o Bogu, o świecie, o ludziach. I czasem właśnie piekło polega na tym, że ludzie znają prawdę o wszystkich. W tym piekle mogą sobie wytykać różne błędy. A prawda w niebie polega na tym, że to wszystko zostało przebaczone. Że to jest znak nawet naszych grzechów wielkiej Bożej miłości. Prawda o tym, jak Bóg nas kochał, jak człowiek pod wpływem tej miłości się przemienił. Nastąpiła metamorfoza. Idźmy dalej do Eliasza. Eliasz, czym się charakteryzuje? Nazywany jest prorokiem jak z ognia. Zresztą został wzięty do nieba na ognistym rydwanie. I na górze, innej górze, Karmel, pokazał, który Bóg jest prawdziwy, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem, a Baal jest, no jest demonem, no jest nieprawdziwy. I tam spuścił ogień z nieba, można powiedzieć. Ten ogień spadł na ofiarę, którą przygotował Eliasz. Eliasz, gdyby było głosowanie, to by przegrał, bo 450 było proroków Baala, a prawdziwego Boga był tylko jeden prorok. Można powiedzieć, w sposób demokratyczny byłby odrzucony. A jednak Pan Bóg nie jest demokratyczny. Prawda nie jest po środku, nie jest wynikiem jakiegoś uzgodnienia, ale jest tam, gdzie jest. Prawda jest niezależna od naszych tutaj wyników głosowań. To tak jak w tej opowieści, że przyszła pani kurator do szkoły podstawowej, widzi działanie na tablicy i widzi takie działanie 2 plus 2 równa się 5. I woła nauczycielkę, trzeba to szybko poprawić, żeby się nie utrwaliło w pamięci tych dzieci. A nauczycielka uśmiecha się, nie, 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 proszę panią, myśmy to przegłosowali. Także tak się nie ustala prawdy, tylko właśnie się szuka tam, gdzie jest, a nie gdzieś po środku, między, nie wiem, 5, a może 3, to będzie taki wynik. No, ale właśnie, przechodząc do Eliasza, Eliasz znów przeżywał kryzys. Kiedy pokazał, gdzie jest prawda, spotkał się z wielką agresją
Kogo? Królowej Izabel. I postanowiła go zabić. Prawda ma to do siebie, że jest niekochana przez wielu czcicieli kłamstwa. I jeżeli wychodzi na jaw, to często taką reakcją jest zakrzyczenie tej prawdy. Szczepan, który został wzięty przed sąd, przed Sanhedryn, mówił tylko i wyłącznie prawdę i tak argumentował, że nie potrafili znaleźć argumentów przeciwnych. Zamiast argumentów, silnych argumentów, mieli tylko jeden argument siły. I zrobili zatkanie sobie uszu i po prostu go ukamienowali, żeby nie mówił nic, żeby prawda przestała mówić. Ale nie przestała, bo świadkiem tego kamienowania był ktoś, kto później jeszcze bardziej tą prawdę głosił, czyli święty Paweł, prawda? Także to prawda nie daje się uciszyć. Im bardziej prześladowano chrześcijan, tym bardziej się chrześcijanie rozwijali. Natomiast kiedy chrześcijanie będą szukać konformizmu, żeby się nie narazić, żeby prawdy nie powiedzieć, no to wtedy rzeczywiście prawda może być przez samych chrześcijan wyciszana. I Eliasz, kiedy miał kryzys, bo się bał śmierci, znaczy może się nie bał, bo mówił tak: Boże, zabierz mnie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. No, w tym kryzysie odnaleźć się może każdy z nas. Po jakichś sukcesach nagle to jest jakby przeciwny biegun. Wielkie zwycięstwo, no i teraz sam zostałem. Porażka. I co Pan Bóg w takiej sytuacji? Myślę, że więcej udzielił łaski Eliaszowi na pustyni, kiedy był osobno. Jego metamorfoza, ta przemiana była większa na pustyni niż na tej górze Karmel, bo tam miał sukces, tam on działał, on pokazał, jaki jest wspaniałym prorokiem Boga. Dopiero tam później się przekonał, jak bardzo jest grzeszny i zaczął służyć Bogu, w tym sensie, że poszedł tam, gdzie go Bóg poprowadził, na Bożą Górę Choreb. Znowu, tak jak ten Eliasz, przepraszam, Mojżesz był wcześniej. I co się dzieje na tej górze? Oprócz tych wszystkich nadzwyczajnych zjawisk, czyli trzęsienia ziemi, wichury i tak dalej, tam jeszcze jakiś rodzaj piorunów był, to w tym wszystkim Boga nie było, ale w lekkim powiewie Bóg przyszedł. I proszę zobaczyć, że Mojżesz zasłaniał twarz przed ludźmi, natomiast Eliasz, jak się zorientował, że przed Bóg, to przed Bogiem zasłonił twarz. Bał się tego majestatu. Trochę to jest właśnie też doświadczenie wielkości. I potem powiedział: rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów. Jeden promieniował rozpalony, i drugi promieniuje, że się rozpalił o chwałę Boga. I teraz ci Piotr, Jakub i Jan, oni widzą, że Jezus się rozpalił. On jest rozpalony o chwałę Boga zastępów, o Bożą miłość. Duch Święty tam bardzo działa. Ale kiedy nastąpi tak naprawdę przemiana apostołów? Kiedy się rozpalą? W dniu Pięćdziesiątnicy. W wieczerniku oni będą mieli języki z ognia nad głowami. Będą płonąć. Już nie będą mieli żadnych obaw, że ich się zabije. Nawet będą się cieszyć, że będą mogli cierpieć dla Jezusa. Prawda? Że kiedy Piotr i Jan odchodzili od Sanhedrynu biczowani, to się cieszyli, że mogli cierpieć dla Jezusa. Skąd mieli taką siłę? Bo Duch Święty ich rozpalił. Wcześniej to Piotr się bał kobiecie powiedzieć, że był z Jezusem. A potem się nie bał. Potem Jego się bali. I trochę tak jest z nami. Zanim dojdziemy do takiej przemiany, to jest pewien proces. Najpierw potrzeba zobaczyć, że Bóg wszystko może. To doświadczenia osobiste nie są po to tylko, żeby było miło, ale po to, żebyśmy byli posłani. Po to, żebyśmy mieli misję. Zauważmy, że Eliasz czy Mojżesz to byli też w tamtych czasach misjonarzami. Mojżesz wyprowadził z niewoli cały naród. Eliasz widział, jak bardzo naród pogrąża się w niewoli pogańskiej. I kiedy apostołowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, bo jest mowa o zmartwychwstaniu, będą napełnieni Duchem Świętym, będą wyrywać ludzi spod panowania szatana. To jest misja. My nie możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na sobie. Musimy zobaczyć, ile ludzi jest zniewolonych, że potrzebują też metamorfozy.
Człowiek zapalony zapala, kopcący dusi ludzi. Potrzeba się, żeby o chwałę Boga zastępów rozpalić, płonąć, dawać światło, a nie tylko kopcić. Tak jakby się kopci trochę tym. Tak, właśnie, jest światło, ale może tak być, że nieraz jak ktoś zdmuchnie to światło, to jeszcze płomień, zamiast płomienia taki dym, który kopci. I czasem tak może wyglądać nasze życie, że jesteśmy, gdzieś tam byliśmy zapaleni, ale potem przychodzi coś takiego, że przychodzi diabeł i przez swoje wątpliwości, oskarżenia, jakiś taki czarny pesymizm mówi, a nie ma to sensu i zdmuchuje cały ten ogień Bożego Ducha. Święty Paweł pisze, kiedy Boży Duch może być zgaszony, kiedy nie dziękujemy. Jest napisane, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Czyli to dziękowanie to jest rozpalanie ducha. Eucharystia znaczy dziękczynienie po grecku. Czyli kiedy idę na mszę świętą, koncentruję się przede wszystkim na dziękowaniu. Bo następnego dnia, jak się obudzę, to może być tylko to, za co podziękowałem. Prawda? A po co? Tak, można podziękować z północy, tak. Jak ktoś dziękuje za niebo, że już się tu zaczyna na ziemi, no to się obudzi i może w niebie. Ktoś powiedział tak, że kiedyś taki narzekający, mówi, ta moja rodzina to jest do niczego i tak ta żona to niczego, ta teściowa do niczego, i tam dzieci do niczego. I tam siedzi taki anioł stróży, mówi, no cóż, spełniamy tylko twoje wypowiedzi. To, co mówi, że jest do niczego, to się dzieje. Więc słowa mają swoją moc, więc im bardziej dziękujemy, im bardziej nie ulegamy pesymizmowi, tym bardziej nasze życie się przemieni, ale to też wpływa na życie, które jest wokół nas. Zobaczmy, znowu wrócę do świętego Pawła, który z Sylasem był w więzieniu. No, mieli wszystkie powody do tego, żeby powiedzieć tak, niesprawiedliwie nas tutaj zamknęli. Myśmy nic złego nie zrobili, głosiliśmy Jezusa Chrystusa, zamknęli nas do więzienia. Zatkuli w dyby, w kajdany. Siedzimy z tymi kryminalistami, jest ciemno, zimno, może jakieś szczury biegają. Ale co robią? Nie ulegają prowokacji. Nie dają się sprowokować do zła. Bo zło jak ich spotkało, to zło prowokuje do złych myśli. A nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięża, święty Paweł pisał, ale też i tak czynił. I zaczął śpiewać. Bo jeżeli, no to jest tak, jeżeli my nie mamy swoich własnych słów, nie mamy nastroju, żeby wymyślać jakieś słowa, to dobrze mieć już napisane słowa. Słowa modlitwy. Mamy taką modlitwę Ojcze Nasz, mamy też Maryi modlitwę Wielbi dusza moja Pana i raduje się, chociaż może nie ma powodu, żeby się radował. Ale może być też psalm jakiś, nie wiem, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć w więzieniu. No może tak być. No i co? No w każdym razie, kiedy nie ulega się złym pokusom, to zły duch traci władzę, bo on bardzo dobrze czuje się w takim klimacie zła. Jeżeli mamy złe myśli, złe słowa, to on się tam świetnie odnajduje. Natomiast jeżeli go zbijamy z tropu poprzez wielbienie Boga w takiej sytuacji, no to traci głowę w pewnym sensie. Nie wie, co zrobić, bo im bardziej nas atakuje, tym bardziej traci to, co chciał zyskać. No i co się dzieje? Duch Święty stąpił, jakby ich zapalił, właśnie w tym więzieniu, kiedy uwielbiali Boga. Nie kiedy było im miło i przyjemnie i była, nie wiem, piękna wspólnota, tylko właśnie kiedy była kiepska wspólnota więźniów. Więźniowie wcale się nie włączali do tej modlitwy, tylko ich dwóch było, którzy się tam męczyli i śpiewali. I co się okazało? Nie tylko, że kajdany opadły, więzienie się otwarło, ale też strażnik się nawrócił z całą rodziną. Ich przyjął do domu. Sytuacja się odmieniła. I metoda Pana Jezusa nie jest taka, że niszczy przeciwników, zabija ich, morduje, ale właśnie ich czyni przyjaciółmi. To jest dopiero zwycięstwo. Że z mojego wroga staje się ten wróg moim przyjacielem.
przykład świętego Pawła, który wcześniej był wrogiem, który chciał wszystkich uwięzić, pozabijać, a potem im głosił Ewangelię. To jest dopiero metoda Pana Jezusa. Jest zupełnie jakby nieprzewidywalna dla nas, my byśmy to trochę inaczej poukładali, ale na tym właśnie polega wielkość Boga, że jest większy od naszych wyobrażeń. Tak potrafi przemieniać ludzi. To tak jak na przykład pojedziemy do Pompejów, jest pochowany Bartolo Longo. To był kapłan satanistów. A potem jakimś świętym wielkim został, prawda? Nowenna pompejańska. Tak. Prawda? To pokazuje, jak może nastąpić przemiana. Jak byłem w Rzymie, jest takie miejsce, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Objawienia. I w 1947 roku, kiedy urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko, tam właśnie ze swoją rodziną przyjechał adwentysta Dnia Siódmego, który przygotowywał taki referat na temat Maryi, że nie jest Matką Boga. Przeciwko Maryi, przeciwko papieżowi. Nawet sobie zrobił taki nóż z napisem śmierć papieżowi, żeby go zabić, Piusa XII. Ale co się okazało, że kiedy on tam to pisał, dzieci bawiły się piłką, no i piłka wpadła do jaskini. I tato, tato, my się boimy, tato, piłki nie mamy. No to przybiegł szybko, ale patrzy, że te dzieci złożone rączki klęczą i się nie ruszają. Jaki zły duch ich opętał. I zaczął je ruszać, ale one były w stanie mistycznym, bo Matka Boża im się ukazała. Nie można ich było nawet ruszyć, tak jak Bernardety z Subiru, prawda? I co? I wtedy zaczął wołać, Boże ratuj nasz, moje dzieci. Jak zaczął tak wołać, Boże ratuj, to ukazała mu się Matka Boża. I to już w ogóle zdziwił się za bardzo. I tam powstało właśnie sanktuarium Matki Bożej Objawienia. No, Matka Boża wykorzystała swojego, powiedziała tak, dosyć, wystarczy tej walki ze mną. Teraz będziesz moim apostołem. Tak jak apostoł Paweł stał się z przeciwnika, dlaczego mnie prześladujesz? Nastąpiła metamorfoza i stał się wielkim obrońcą Kościoła katolickiego, obrońcą Maryi, ale tutaj potrzeba rzeczywiście takiej przemiany. I nieraz jak patrzymy na takich czasem wrogów Kościoła, to może trzeba by też pomodlić się, bo zobaczmy, myślę, że Szczepan, kiedy modlił się za tych, którzy go kamienowali, Panie Jezu, nie poczytuj im tego grzechu, to nawrócił się Szaweł, czyli Paweł. Tutaj w przypadku tego adwentysty okazało się, że wcześniej jego żona się modliła, to była katoliczka i on sam wcześniej, zanim odszedł do kościoła katolickiego, 9 piątków miesiąca odprawił. Są jakieś ślady, które inni mogą drugim podarować, takie dary. I te dary przyczyniają się do takiej przemiany. Kiedyś spotkałem też taką dziewczynę, która jechała do Medjugorje i jechała ze słuchawkami i mówiła, że tam to była Niemka. I w każdym razie jako niewierząca jechała. Tam ktoś ją na siłę wziął, ale nie chciała w ogóle tego słuchać. Chciała sobie poodwiedzać ciekawe strony w Chorwacji, tam na dworze pójść. No i co się okazało, że tam właśnie doświadczyła tej przemiany. Została później nawet siostrą zakonną. Ale mówiła, że to gdzieś te ziarno, które zostało zasiane, to zostało zasiane nie w rodzinie, bo rodzina była ateistyczna, niemiecka, ale przyjechała taka babcia z Polski, która zaczęła jako niania uczyć jakichś tam modlitw, sam się modliła przy niej i widziała, że gdzieś to ziarno ta Polka zasiała i przez to gdzieś później mogło zakiełkować, że my na początku możemy tego nie widzieć, ale chcielibyśmy właśnie tak zobaczyć, że też inni mogą doświadczyć jakiejś przemiany przez jakieś słowo, przez jakiś rodzaj miłości okazanej, serdeczności, bo wiele słów nam ucieknie, ale pamięć o danej osobie zostanie, jaka ona była. Czy przy niej zbliżałem się do Boga, czy też nie. Jak się sobie tak patrzymy na wielu ludzi, których spotkaliśmy, to często właśnie zostaje taki ślad jakiejś tajemnicy, którą nosił ten człowiek. Te osoby, które były blisko Pana Boga, może nie do końca pamiętamy, co mówiły, ale zostaje pamięci jakieś doświadczenie tego, że było przy tej osobie dobrze. Po prostu dobrze nam tu być, prawda?
Na przykład święty Piotr, Jakub czy Jan dopiero po zmartwychwstaniu i po zesłaniu Ducha Świętego zaczęli powoli rozumieć, co słyszeli wtedy. I potrzeba naprawdę czasu. Wiele rzeczy słyszymy, ale jeszcze nie rozumiemy, albo po prostu nie potrafimy tego zamienić w czyn. I tak na koniec widzimy, że tutaj schodzą z góry, bo już usłyszeli, że to jest mój Syn umiłowany. Warto sobie tak zadać pytanie, czy w moim życiu było takie doświadczenie, to już w tym dzieleniu było, że były takie doświadczenia, ale czy noszę to doświadczenie i dziękuję Panu Bogu, że jestem ukochanym dzieckiem, że naprawdę Bóg mnie kocha. Im bardziej jestem podobny do Boga, to do Jezusa Chrystusa, tym bardziej Bóg zakochuje się w tej podobiźnie, tym podobnym sposobie myślenia, mówienia czy postępowania. I też najważniejsze przykazanie: słuchaj, szema. Tutaj słyszymy: słuchajcie, Jego słuchajcie. Czas Wielkiego Postu to czas, w którym możemy zaczerpnąć ze źródła. Jest więcej okazji, żeby usłyszeć. I nie chodzi o to, żeby coś tylko wiedzieć czy zrozumieć, ale chodzi o to, żeby to słowo przemieniało nas. To tak na koniec jeszcze opowiem o takim proboszczu. Wszedł nowy proboszcz do parafii, no i powiedział wspaniałe kazanie. Wszyscy tam nawet na końcu zaczęli bić brawo. Ale mamy wspaniałego proboszcza, coś cudownego, no takie wspaniałe kazania, mówi. No i w następnym tygodniu przychodzą nam msze święto, no ciekawe co powie. Dosłownie słowo w słowo wszystko powiedział to co tydzień wcześniej. To już tak popatrzyliśmy. Co będzie tak co tydzień mówił to samo? No ale może się pomylił, nie te kartki wziął. Co... No znowu za tydzień przyszli, mówią, nie no znowu to samo kazanie, no. Słowo w słowo, no już to słyszeliśmy. Po czwartym kazaniu takim samym przyszli z delegacją do proboszcza i mówią: księże proboszczy, coś się stało, że tak ksiądz proboszczy chyba się nie zorientował, że te same kazania ciągle mówi. Dlaczego ksiądz nie zmienia tych kazań, tylko cały czas to jedno kazanie mówi? A dlatego, że wy się nie zmieniliście po tym jednym kazaniu. Jak się zmienicie, to będzie następne. No, coś w tym musi być. No niekoniecznie chodzi o zapamiętanie, bo oni pamiętali, że to samo kazanie, tylko chodzi, że się nie przemienili, bo chodzi o metamorfozę, o przemianę. Nie chodzi o to, żeby dowiedzieć się. Wiara chrześcijańska to nie jest gnoza, czyli wiedza, poznanie, ale to jest Jezus Chrystus. To Jemu wierzę, Jego słucham, On mnie przemienia i On mnie prowadzi do tego, żeby być zjednoczonym z całą Trójcą Świętą. Wejść wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Trwajmy teraz w tej ciszy, pytając się, co jest w nas jeszcze do przemienienia, co Pan Bóg chce przemienić, jakie konkretne działanie mogę podjąć, żeby doświadczyć tego przemienienia. Taką pomocą mogą być praktyki pokutne, pobożnościowe, może być i post, i modlitwa, i jałmużna, ale też może być jakaś pomoc, odwiedziny kogoś, kto jest w potrzebie. Może być właśnie też modlitwy Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. To wszystko może być pomocne, ale cel to nie te modlitwy czy takie praktyki, ale cel to właśnie zjednoczenie z Chrystusem, upodabnianie się do Niego. A to jest tylko metoda, sposób do tego, żeby to osiągnąć. Trwajmy teraz w tej ciszy z tymi pytaniami.